Druga niedziela Wielkiego Postu, rok B, Ewangelia. Zanim wszedł na swoją górę Morię, Golgotę, Jezus zaprowadził uczniów na górę Tabor. Tamte są znakiem cierpienia i śmierci. Góra Przemienienia zapowiada chwałę Królestwa. Ewangelista to oczywiście święty Marek. Czas powstania około 60 do 70 roku, czas akcji około 33 roku, miejsce akcji Góra Tabor, bohaterowie Jezus, Mojżesz, Eliasz, Piotr, Jakub, Jan. Inne wersje to u Mateusza 17 rozdział, u Łukasza 2. W drugą niedzielę Wielkiego Postu zawsze słyszymy Ewangelię o przemienieniu na górze Tabor. Co roku relacje innego ewangelisty. W tym roku jest to opowiadanie świętego Marka. Przenosimy się zatem do 9 rozdziału jego Ewangelii. Przemienienie Jezusa albo transfigurację opisali trzej ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz. We wszystkich trzech Ewangeliach następuje 6 albo 8 dni po wyznaniu Piotra niedaleko Cezarei Filipowej. Jest to punkt zwrotny w Ewangelii Marka. Po wyznaniu Piotra: Ty jesteś Mesjasz. Jezus po raz pierwszy zapowiada uczniom swą mękę. Pouczał ich, że musi wiele wycierpieć, że zostanie zabity, ale po 3 dniach zmartwychwstanie. Odtąd Jezus prowadzi swoich uczniów dalej w odkrywaniu tego, kim jest. Nie będzie ziemskim Mesjaszem, jakiego oczekują, gdy patrzą na Jego cuda. Piotr sprzeciwił się takiej drodze Mesjasza i zaczął go upominać. Jezus zareagował na to z wyjątkową stanowczością: Zejdź mi z oczu, szatanie. Po tym epizodzie Pan wzywa swoich uczniów do naśladowania Go na drodze krzyża. Widząc, że mowa ta zasiała w ich sercach strach i zwątpienie, w rozdziale 9 Jezus prowadzi ich na górę przemienienia, gdzie ukaże im sens drogi krzyża. Zanim Jezus, nowy Izaak, znajdzie się na swojej górze Moria, czyli na Golgocie, wspina się najpierw ze swoimi uczniami na górę przemienienia. Chce pokazać, dokąd naprawdę zmierza. Golgota czy Moria to tylko przystanek na drodze, której ostatecznym celem jest Królestwo Boże. Jego symbolem jest Góra Przemienienia, Tabor. Jezus bierze tam ze sobą Piotra, Jakuba i jego brata Jana. To jedni z pierwszych powołanych, którzy byli z nim od początku. Tuż po tym, jak ogłosił swoim uczniom, że zmierza do Jerozolimy, gdzie umrze śmiercią męczeńską. Tuż po tym, jak wzbudził w ich sercach przerażenie swoją mową o krzyżu, prowadzi ich na górę przemienienia. Blask zmartwychwstania. Tam jego szaty stały się lśniąco białe. To znak nowego, zmartwychwstałego życia w Królestwie. Obok niego pojawili się Eliasz i Mojżesz, świadczący o tym,
że droga Jezusa zmierza nie ku tragicznemu finałowi, lecz ku chwale nieba. Piotr chce pozostać na górze. Proponuje Panu, że postawi tam 3 namioty dla Jezusa i Jego rozmówców. Na górze przemienienia jednak fizycznie pozostać się nie da. Wizja znika tak szybko, jak się pojawiła. Obłok spowija górę i wraz z nim odchodzą postacie Mojżesza i Eliasza. Obłok oznacza Boże objawienie i tajemnicę, która teraz jeszcze pozostaje przed oczyma uczniów zakryta. Góra przemienienia to zaledwie krótkie spojrzenie na to, jak wyglądać będzie przyszłe życie w Królestwie. Na ziemi można go jedynie smakować. Z góry przemienienia trzeba zejść na dół. Uczniowie nie schodzą jednak sami. Idzie z nimi Jezus. Usłyszeli także ważne słowo Ojca, które pomoże im przechować w sercach to nagłe objawienie i żyć w Jego blasku. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Będąc blisko Niego i blisko Jego słowa, uczniowie mogą już dziś żyć życiem zmartwychwstałym, którego blask zobaczyli na górze. Tak jak Ojciec nie zostawił w chwili próby swego jednorodzonego Syna, tak nie pozostawia samymi nas, gdy zmagamy się z cierpieniem i krzyżem życia. Postawimy 3 namioty. Słowa Szymona Piotra nie są tylko wynikiem konfuzji, a za takie się je uważa. Według badaczy Jezus wziął uczniów na górę jesienią podczas święta namiotów, które było wspomnieniem wędrówki przez pustynię. Według tradycji podczas tego święta Izraelici po dziś dzień budują namioty, w których spożywają posiłki, spoglądając w niebo, symbol Bożej troski i opatrzności. Piotr chciał przedłużyć świętowanie na górze, Tabor. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Ten głos z nieba rozlega się 2 razy. Podczas chrztu i przemienienia. Tak jak chrzest był bezpośrednim przygotowaniem Jezusa do misji i umocnieniem przed kuszeniem, tak przemienienie dodaje mu siły przed ostateczną próbą, cierpieniem, męką i śmiercią. Ojciec umacnia swojego Syna słowami: Tyś jest mój Syn umiłowany. Potwierdza w ten sposób, że zgadza się na drogę krzyża i że prowadzi ona do chwały. Wszystkie teksty i rozważania zaczerpnięte zostały z książki Zaufaj Słowu, Jutro Niedziela, Rozpoznaj w nim Boga, rok B. Autorstwa księdza Przemysława Śliwińskiego i księdza Marcina Kowalskiego. Wydawnictwo Stacja 7. Zachęcamy do lektury całości. Błogosławionej niedzieli.